Senator Jan Maria Jackowski został wykluczony z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Powodem było łamanie regulaminu klubu. Senator Jackowski uznaje zarzuty za nieuzasadnione. Wniosek o wykluczenie Jana Maria Jackowskiego złożył się w Klubu Pisu Ryszard Terlecki. Za usunięciem senatora Jackowskiego, jak poinformował on sam, było 152 parlamentarzystów. Nie podano, ile osób się wstrzymało, a ile było przeciw. Powodem było naruszenie regulaminu i statutu przez senatora, oznajmiła rzecznik pisu Anita Czerwińska. Jan Maria Jackowski wyjaśnił, że chodziło o jego medialne wypowiedzi niezgodne z linią partii. Powiedział też, że na posiedzeniu nie dano mu szansy na publiczne ustosunkowanie się do tych zarzutów. Senator przypomniał, że w latach 70. był represjonowany jako działacz opozycji demokratycznej w PRL-u. Ponad 40 lat później dochodzi do podobnej sytuacji, kiedy jest napiętnowany ze względu na wolność wypowiedzi, komentował senator Jackowski. Polityk zwrócił uwagę, że nigdy nie był członkiem partii. Od 2011 roku był nieprzerwanie senatorem PiSu. W obecnej kadencji kilkakrotnie głosował niezgodnie z decyzjami klubu. Zaznaczył, że i tu cytat: w ciągu najbliższych dwóch lat nastąpią poważne przetasowania na centroprawicowej części sceny politycznej. Jan Maria Jackowski będzie teraz senatorem niezależnym i zamierza kandydować w kolejnych wyborach w 2023.